7:09. Rozmowa poranka. Czas na pierwszego gościa w naszym poranku 7:09. Redaktor Michał Wróblewski, portal Wirtualna Polska. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, kłaniam się. 748 gmin, w tylu jeszcze miejscach kampania wyborcza się nie skończyła. Pojutrze niedziela wyborcza w tych miejscowościach. Zastanawiam się, czy z perspektywy polityki trochę szerszej, tej centralnej, partyjnej, bo każde miasto jest specyficzne i nie zdążylibyśmy omówić każdej gminy, ale czy z perspektywy tej centralnej te wybory mają jeszcze znaczenie, czy już liderzy machnęli ręką i szykują się raczej do eurowyborów? Sama aktywność liderów, taka czysto partyjno-kampanijna, mam wrażenie, jest mocno ograniczona w tym okresie między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński nie udziela wypowiedzi, nie udziela się medialnie. Premier Donald Tusk skupia się na tych aktywnościach rządowych, mimo że pewni kandydaci na prezydentów miast zwłaszcza liczyli na jego aktywność w tej kampanii samorządowej, więc z jednej strony nie jest tak absolutnie, że partie machnęły ręką na to, co wydarzy się w niedzielę. Niemniej sami liderzy zaangażowani nie są. To głównie tę kampanię robią i obecni wybrani już samorządowcy, którzy swoje funkcje pełnią od lat i stanowią taką bazę liderów poszczególnych partii, no i oczywiście kandydaci. Natomiast takie główne emocje z punktu widzenia tego centralnego oczywiście, one są już za nami. To była pierwsza tura wyborów samorządowych, to były wyniki na poziomie sejmików. To był moment, kiedy partie się policzyły de facto. Natomiast absolutnie nie bagatelizowałbym tego, co wydarzy się w niedzielę. Wiemy też, że Koalicja Obywatelska, mimo że była na drugim miejscu, jeśli chodzi o ten procentowy poziom na szczeblu sejmikowym, była na drugim miejscu, tak jeśli chodzi o skalę władzy w miastach, no to jest absolutnie degradacja Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy Koalicja Obywatelska, Platforma i generalnie partie, które dzisiaj rządzą na poziomie centralnym, no zdominowały te wybory w miastach, miasteczkach. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość pokazało wciąż, że należy się z tą partią liczyć, że to nie jest tak, że zmaterializowały się słowa Donalda Tuska z kampanii parlamentarnej, kiedy powiedział: was już nie ma. Prawo i Sprawiedliwość, jego ludzie tej partii trzymają się w samorządach. No i oczywiście rozliczenia trwają, bo rozumiem, że również tego te słowa Donalda Tuska dotyczyły. Ale jeśli chodzi o taką bazę wyborczą, o zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, to oni wciąż są i wyniki tych wyborów samorządowych pokazują, że ci, którzy chcą uczestniczyć w wyborach, no to 1/3 z tych wszystkich ludzi cały czas chce głosować na formację Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, powiedziałeś chyba kluczowe zdanie czy wyrażenie spośród tych, którzy chcą głosować i to jest wielka bitwa o to, ilu Polaków i Polek zachęcą ugrupowania do głosowania. W tych wyborach samorządowych było to ponad 20 punktów procentowych mniej niż jesienią, kiedy mieliśmy ten szczyt frekwencyjny. No a przed nami eurowybory, finał tego maratonu, przynajmniej na razie, bo później jeszcze prezydenckie, ale znów chciałem zapytać cię o frekwencję w tych eurowyborach. Czy ludzie w Polsce będą mieli przekonanie, że to są wybory o coś, czy tylko o dobre stołki dla poszczególnych polityków w Brukseli? I właśnie o tych polityków w Brukseli to druga część tego pytania chciałem dopytać. Czy partie mają już gotowe listy do Europarlamentu, czy to wszystko dopiero przed nami, a partie są w powijakach? Jeśli chodzi o frekwencję, no to tak, w wyborach samorządowych ona faktycznie była no niższa niż wszyscy byśmy chcieli, znacznie niższa niż w wyborach parlamentarnych. Nie było tej emocji, która masowo przyciągnęłaby wyborców. Też głównie mówimy tutaj o młodych ludziach. Tych ludziach w przedziale wiekowym 18-29, no to był znaczący, być może decydujący dla ostatecznych wyników spadek udziału młodych ludzi właśnie w stosunku do wyborów parlamentarnych, no i znacznie mniejszy udział kobiet. A to były dwie grupy społeczne, które de facto przesądziły o tym, że jesienią ubiegłego roku partie takie jak Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica przejęły rządy. Teraz tego nie było i trochę do mnie nie trafiają argumenty, że wybory samorządowe są skomplikowane, jeśli chodzi choćby o sposób głosowania, to znaczy, że trudno jest się pewnym osobom, które nie są w określonych miejscach zameldowane, zagłosować w innym miejscu niż są.
Ja się z tym nie zgadzam, bo też rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się badaniami fokusowymi, ilościowymi. Oni tłumaczyli, że gdyby była ta emocja i gdyby ci ludzie byli zmotywowani, to oni by po prostu zrobili wszystko, żeby w tych wyborach wziąć udział. A że tej emocji nie było, no to bardzo wiele osób jednak postanowiło zrezygnować, odpuścić te wybory samorządowe. Być może również poprzestając na tym, że skoro na poziomie centralnym Koalicja Obywatelska i inne partie przejęły władzę, PiS już nie rządzi, no więc te wybory samorządowe są mniej ważne. Tylko, że pewne akcje budzą reakcje i pewne decyzje albo ich brak, ale one wtedy też są decyzją, jakby rodzą pewne konsekwencje w przyszłości. To jest to, co powiedziałem. No, jeśli Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj osiąga pierwsze miejsce w wyborach samorządowych, powtarzam, Koalicja Obywatelska przejmuje władzę w kolejnych sejmikach, PiS traci te sejmiki, Platforma Obywatelska jest bardzo mocna w miastach, ale chodzi o pewne symbole też i o te pierwsze miejsce w sondażach. No, jeśli PiS dzisiaj czuje się dość mocny i na przykład zdarzy się tak, że w wyborach europejskich znowu Prawo i Sprawiedliwość wygra, no to nie chcę tutaj używać tego porównania do kuli śniegowej, ale będzie to oznaczało, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę znowu może się liczyć w walce o powrót do władzy za te 3,5 roku, a przecież jeszcze wielu osobom kilka miesięcy temu, 3 miesiące temu, 2 miesiące temu wydawało się, że to już nigdy nie nastąpi, bo są rozliczenia, bo jest nowa, no właśnie pytanie, czy ofensywa legislacyjna. W każdym razie jest odwracanie na poziomie parlamentu pewnych decyzji z przeszłości, ale też nowe inicjatywy oczekiwane przez wyborców. A te wybory i samorządowe, i być może europejskie pokażą, że jednak Kaczyński wciąż jest w grze, że Prawo i Sprawiedliwość nie musi się wewnętrznie rozliczać, a przecież i takie zagrożenie nad tą partią ciążyło. Nie chcę przesądzać, jaki będzie wynik wyborów europejskich, niemniej i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska intensywnie się do tych wyborów szykują. No dzisiaj choćby zbiera się sztab Prawa i Sprawiedliwości, zjeżdżają się do centrali PiS europosłowie. No a za tydzień kampania inaugurująca, konwencja inaugurująca tę kampanię właśnie. No to dwa zdania o nazwiskach, i z tej strony rządowej, i z tej strony Prawa i Sprawiedliwości. Czytałem w Wirtualnej Polsce, że potwierdzony jest start Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, byłego koordynatora służb. Rozumiem, że tak w pakiecie z Maciejem Wąsikiem, dwóch polityków, którym marszałek Hołownia wygasił mandaty, którzy dzisiaj mają problemy w związku z tym też z prokuraturą i prawem, ale jak rozumiem, PiS stawia na nich i wysyła do Brukseli. No ale to jest związane nawet z tym, o czym mówię, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło gorszy wynik w wyborach samorządowych i przegrałoby wyraźnie, absolutnie z koalicją, to być może na pewne ruchy tak kontrowersyjne, jak właśnie wystawianie na listach panów Kamińskiego i Wąsika, by sobie nie pozwoliło. A że PiS poczuło się dość pewnie. Pytanie, czy słusznie, bo tutaj wybory europejskie też będą trudne dla tej partii, to nie da się ukryć, że ta partia nie była w stanie odblokować środków z Krajowego Planu Odbudowy, a nowa ekipa powoli, ale jednak to robi. I Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj jest gotowe zaryzykować i wystawić nie tylko panów Kamińskiego i Wąsika, ale też Daniela Obajtka, Jacka Korskiego, no postaci absolutnie, nie chcę powiedzieć skompromitowane, nie mnie tego oceniać na takim poziomie, ale na pewno bardzo, bardzo kontrowersyjne i takie, na których i już ciążą zarzuty i mogą ciążyć w przyszłości, więc Jarosław Kaczyński wie od osób, z którymi rozmawia na co dzień, że ci ludzie mogą mobilizować tę antypisowską stronę, ale wybory samorządowe Kaczyńskiemu pokazały, że mimo tych afer, które wypływają przecież cały czas w wyniku tych tak zwanych rozliczeń, że te osoby jednak nie zmobilizowały masowo zwolenników tej drugiej strony, czyli strony rządzącej, tych, którzy poszli w październiku ubiegłego roku. Więc Kaczyński wyszedł z założenia, że może sobie po prostu na to pozwolić. No i wychodzi też z założenia swojego bardzo takiego osobistego, indywidualnego, że po prostu swoich ludzi się nie zostawia i mimo nawet oporu części Prawa i Sprawiedliwości, Kaczyński twierdzi, że Wąsika i Kamińskiego no nie można pozostawić na pastwę losu, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, być może nieadekwatnie, no i dlatego oni wylądują na listach do Europarlamentu. No, ja takiej argumentacji nie przyjmuję, bo panowie mogliby pracować za
pensję zbliżoną do poselskiej, na przykład w centrali partyjnej przy ulicy Nowogrodzkiej, a nie w Europarlamencie, gdzie zarabia się bardzo, bardzo duże pieniądze. Ja bym jednak sobie życzył, żeby do Parlamentu Europejskiego szły osoby, które są najbardziej kompetentne właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie polityk europejskich, a nie ludzie, którzy no po pierwsze wzbudzają kontrowersje, ale to jest, zdaje się, w tym kontekście najmniejszy problem, ale przede wszystkim nie mają kompetencji. Ja uważam, że wszyscy wymienieni przeze mnie nie mają kompetencji, żeby być europosłami. A strona rządowa, jeszcze jeden wątek. Tu szykuje się z kolei eksodus kilkorga ministrów. Niektórzy mówili o tym, jak Bartłomiej Sienkiewicz, że tak naprawdę to jest udanie się na cmentarzysko politycznych słoni, no ale czytam, że sam Sienkiewicz chyba jednak na to cmentarzysko się wybiera. No właśnie mam wrażenie, że w twoim programie w Polsat News Bartłomiej Sienkiewicz kategorycznie odcinał się od tych spekulacji, wręcz uderzając w tych, którzy takie spekulacje powielają. Na dzisiaj czytam w różnych redakcjach, bo ja sam nie mam potwierdzonych informacji na ten temat, że Bartłomiej Sienkiewicz jednak będzie kandydował do Europarlamentu. No ja wiem, że... Ale to zapytam jeszcze, wejdę ci w słowo, zapytam trochę inaczej. To co Barbara Nowacka z kolei powiedziała. Ona mówi, no ale ja mam dużo pracy w ministerstwie. Po to wygrywaliśmy wybory, przejmowaliśmy władzę w październiku, żeby pracować, przygotowywać ustawy, iść dalej, a nie żeby po pół roku ewakuować się nawet na super ważne i super intratne stanowisko do Parlamentu Europejskiego. No i to jest dość problematyczna wypowiedź dla i wiceministrów, i ministrów przede wszystkim, którzy będą kandydować w wyborach do Europarlamentu. No ale cóż, taka jest logika tych wyborów. Znaczy powtarzają to politycy z wszystkich partii. Jeśli te najmocniejsze nazwiska nie zostaną wystawione na listy, no to prawdopodobieństwo uzyskania dobrego wyniku jest bardzo, bardzo małe. No tutaj po prostu trzeba wystawiać ludzi znanych, ludzi już wypromowanych, ludzi doświadczonych względnie, oczywiście też energicznych, no a te najbardziej znane osoby poszły do rządu, więc siłą rzeczy sporo osób z tych kręgów rządowych będzie kandydować. No i będzie kandydować sporo tych znanych już obytych, znanych opinii publicznej posłów z Prawa i Sprawiedliwości, z pełną świadomością, że nie wszyscy oczywiście do tego Europarlamentu się dostaną, bo tak nie będzie, ale też specyfika tych wyborów, ordynacja powoduje to, że trzeba te silne nazwiska promować, no bo dobry wynik na poziomie ogólnokrajowym właśnie umożliwia konkretnym ludziom w konkretnych okręgach zdobycie tych dodatkowych ponad miarę czy ponad oczekiwania mandatów europoselskich. Po więcej odsyłamy na stronę Wirtualnej Polski, tam Michał i jego koledzy, koleżanki piszą o tym, co dzieje się na bieżąco, a dzieje się sporo. Dzisiaj sztab wyborczy PiS przy Nowogrodzkiej, pewnie pierwsze już przymiarki poważne do listy się pojawią, no ale zanim kampania europejska ruszy na całego, to w niedzielę jeszcze w tych prawie 750 gminach, miejscowościach, miastach dogrywka wyborcza. O tym też sporo dzisiaj w Wirtualnej Polsce można poczytać. Michał Wróblewski, dziennikarz tegoż portalu. Dziękuję pięknie, Michale, dobrego dnia. Serdecznie dziękuję, ja bardzo dziękuję i pozdrawiam. 7:09. Rozmowa poranka.